otworzyliśmy dzisiaj oficjalnie ośrodek radioterapii, ponieważ on jest gotowy, tak? Mogliśmy to już zrobić wcześniej, gdyż już poradnie pracują. Poradnia onkologiczna, hematologiczna, przyjmują tutaj pacjentów. Czekaliśmy na rozstrzygnięcie konkursu. Mam nadzieję, że to oficjalne otwarcie dzisiaj przyspieszy postępowanie konkursowe Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia i jak najszybciej uzyskamy ten kontrakt. To taka trochę mała presja. Mamy cały sprzęt, mamy całą kadrę. Jesteśmy w fazie konkursu z Narodowym Funduszem Zdrowia i wiele wskazuje na to, że od 1 czerwca jesteśmy gotowi na to, żeby przyjąć pierwszych pacjentów. Terminy są tak przygotowane, żebyśmy do tego 1 czerwca mogli ten konkurs, żeby mógł on być rozstrzygnięty i żeby mogli pierwsi pacjenci do nas trafić. Także tutaj jestem spokojny. To jest jedyny ośrodek radioterapii, który powstał w województwie lubuskim. Więc myślę, że NFZ też nie będzie miał żadnych wątpliwości. Notabene w tym zakresie z Narodowym Funduszem Zdrowia jako szpital bardzo mocno współpracujemy. Spełniamy wszystkie warunki. Ja bym chciała rozpocząć leczenie nawet jutro. Zespół techników, fizyków i lekarzy czeka. Mamy pacjentów, kwalifikujemy pacjentów. Wiemy, że są oczekiwania też pacjentów na to, żeby się leczyć w naszym ośrodku. Krótko mówiąc, no, musimy czekać. Będziemy mieli najlepszą dostępność do tych usług w Polsce. To są dwa ośrodki radioterapii. Centrum Onkologii, które wcześniej powstało w Zielonej Górze, zaopatrywało tak naprawdę pod region zielonogórski, promieniowało też na całe województwo. Brakowało tego ośrodka radioterapii. Pacjenci z Gorzowa, z rejonu podgorzowskiego wyjeżdżali do Szczecina, wyjeżdżali do Poznania. W zakresie tych procedur, świadczeń onkologicznych mieliśmy bardzo dużą migrację, która sięgała wielu dziesiątek milionów złotych. Wpisaliśmy budowę tego ośrodka jeszcze do strategii Polski Zachodniej, przypomnę. A w 2016 roku zarząd województwa podjął decyzję o przystąpieniu do budowy, wyłożył pieniądze na dokumentację. Wtedy ówczesny zarząd szpitala bał się tej inwestycji. Niektórzy nawet mi mówili, że kaktus im wyrośnie na ręku, jeżeli ten ośrodek tutaj powstanie. Ja byłam przekonana, analizując wszelkie dane, że ten ośrodek tutaj musi powstać, że taki kontrakt na pewno dostaniemy, bo te pieniądze są, tylko one zwyczajnie uciekały, wypływały nam poza nasze województwo. Ośrodek radioterapii w Gorzowie już może funkcjonować, jest gotowy, także czekamy na rozstrzygnięcie konkursu przez Narodowy Fundusz Zdrowia i myślę, że na początku czerwca wystartujemy. Oddział ma 24 łóżka, 25 łóżek ma hostel, natomiast nasze dwa akceleratory najnowsze w Polsce są przygotowane do tego, żeby dzisiaj wszystkich pacjentów, którzy tego potrzebują w województwie lubuskim i w części województwa zachodniopomorskiego jesteśmy w stanie ich przyjąć. Wszystko musi być zgodne z ustawą, która dotyczy działalności zakładów radioterapii i zgodnie z tą ustawą spełniamy ten wymóg. Mamy 6 lekarzy, 10 techników, mamy zespół fizyków, 4 i mamy pielęgniarki, które muszą obsługiwać oddział, muszą opiekować się i mamy ten wymóg spełniany również, także my jesteśmy gotowi. Jak pan widział, oddział jest gotowy na przyjęcie pierwszych pacjentów, zakład radioterapii też. To są urządzenia nowe, zamawiane przez szpital w Gorzowie Wielkopolskim, wyprodukowane w Palo Alto, przywiezione tutaj, tu montowane, więc taki sprzęt musi być sprawdzony. Proszę pamiętać, że to jest bardzo precyzyjne leczenie. Radioterapia polega na leczeniu o dokładności submilimetrowej i my musimy mieć pewność, że napromieniamy guz, więc wszystkie dokładne pomiary muszą być zrobione. Pacjent ma tak zwane izocentrum, czyli coś, co jest taką osią, gdzie naświetlamy guz i musimy być pewni, że naświetlamy ten guz, a toksyczność, która jest poza guzem, musi być jak najmniejsza dla tkanek zdrowia. Jesteśmy nowym ośrodkiem, który rusza i będziemy musieli też jakby zdobyć sobie tą renomę, dlatego też mamy najnowszej klasy sprzęt i najlepszej klasy fachowców. Liczymy docelowo, że ponad 1000 pacjentów rocznie będzie leczonych w naszym ośrodku.